Zdjęcia zaczęliśmy jesienią 2021. Wtedy ustanowiono strefę specjalną, do której nie mogły wejść organizacje pozarządowe, pomocowe, lekarze bez granic, media. Natomiast w tej strefie zostali mieszkańcy, ludzie, którzy mają tam dom, rodziny, dzieci i zostali uchodźcy. Ludzie w drodze. I pomyślałam sobie, że to jest okrutne, że moje państwo zostawia swoich obywateli z tym problemem migracyjnym, i że jakby pomysł na, na ten problem to jest utworzenie strefy. I zamknięcie tam polskich rodzin z ludźmi w drodze, jeszcze z takim przekazem, że pomoc humanitarna jest nielegalna, co nie jest zgodne z, z prawdą, bo jeżeli nie udzielimy pomocy komuś, kto y, ma zagrożone zdrowie czy życie, to jest karalne. Każdy z nas będzie wtedy odpowiadał za brak udzielenia pomocy. No, i pomyślałam sobie wtedy, gdybym miała tam swój dom, co bym zrobiła, tak? Mam określone poglądy, mam określone rzeczy, w które wierzę, czym się kieruję w życiu, jak każdy z nas, prawda? I nagle słyszę taki komunikat, sugestie. Ze strony mojego państwa, że ono mnie rozgrzeszy z tego, że ja nie będę reagowała na drugiego człowieka, na jego cierpienie, na to, że potrzebuje mojej pomocy. I chciałam sportretować ten kryzys migracyjny z perspektywy rodziny z małymi dziećmi. Bo czy nam się to podoba czy nie, dzieci żyją w tej samej przestrzeni i te same problemy ich dotyczą. Bo właściwie twoja kamera jest często, wasza kamera bo właściwie, mm. tak trzeba to powiedzieć, jest bardzo blisko bohaterów, ale jednocześnie właściwie tylko obserwuje, prawda? Jest, jest takim spektrum, w którym te emocje się, jeżeli tak można powiedzieć, odbijają. Wygląda to w taki sposób, jakbyś nie chciała prowokować żadnych wydarzeń, takich, które można by potem ładnie, fabularnie w dokumencie rozegrać. To jest podjęcie jakiegoś ryzyka, ale rozumiem, że ono było od początku świadome. Dobrze rozumiem? Nie ma tutaj wielkich akcji szarpania się ze Strażą Graniczną, jakichś takich jatek ekranowych. Dlatego, że rzeczywistość ludzi, rodzin na Podlasiu, którzy niosą tą pomoc humanitarną, ona tak wygląda. To jest kolejny żmudny dzień, polegający na przygotowaniu się, na pójściu do lasu nocą, bo nie widać. I wtedy też najczęściej ludzie podchodzą pod domy, bo ich nie widać. Wchodzą tam w ciszy, bez światła, szepczą i wracają. To nie są wielkie fajerwerki. To jest taka, taka konspiracja, taka partyzantka, prawda? Żeby nikt nie zobaczył. I ich życie na co dzień jest po prostu coraz większym zmęczeniem, coraz większym takim dołem psychicznym. Ale tam nie ma barykat, yy, transparentów i manifestacji. Jest... Umęczenie sytuacją, kiedy całe życie obraca się, zaczyna się obracać wokół pomocy humanitarnej. I czy jest taki strach o własne zdrowie, o własne życie, o własny majątek? Bo też mówisz, nawiążesz, że szukałaś bohaterów, prawda? Szukałaś bohaterów, którzy będą zgodni z tym, co sama chcesz przekazać. Czy, czy nie byłoby łatwiej. Przepraszam, za dwa pytania, mhm. znaleźć bohaterów, którzy byliby dokładnie, mieli dokładnie przeciwne y, zdanie niż ty. Ale większość y, działa i żyje tak jak moi bohaterowie. W tej konspiracji, w, tej, w tym ukrywaniu się przed y, służbami, bo tak im nakazuje sumienie, tak? Że należy człowiekowi pomóc. Y, natomiast. Y, ja, jakby nie wierzę w to, że jeden film może zmienić świat, tak, ale jeździmy z tym filmem na Podlasie. Będziemy mieli następną turę też wyjazdów do małych miejscowości, gdzie będziemy pokazywać las. I uważam, że odniesiemy wielki sukces, jeżeli osoby, które są przeciwne, które są z tej drugiej strony, jakby barykady na zasadzie puszbek wyrzucić przez płot, nie zajmować się. Nie wierzę, że zmienią zdanie, ale niech może jak kilka z nich przestanie przeszkadzać, czy przestanie wchodzić w taką walkę ideową, to już będzie sukces, prawda? Pozwól innym pomagać. Nie chcesz.

I właściwie dopiero teraz w rozmowie taki kontekst przedstawiasz, bo, bo moim zdaniem jesteś jak, jak najdalej, starasz się być jak najdalej od tej. Roz, roz, za, za chwilkę zapytam, o, o, tak. o dlaczego ten świadomy, świ, świadomy wybór, ale on najbardziej w filmie pojawia się właśnie w rozmowach y, dzieci. Nawet y, czasem tak y, zastanawiałem się nad tym, że dzieci właśnie rozmawiają o tej y, tragedii, a na przykład rodzice, zwłaszcza mama. Bardziej się, no, nie, też to jest połowiczna prawda, nie, też nie, nie chcę żeby to by zabrzmiało krzywdzące ale zastanawiam się trochę nad tym, że jej idyliczny świat, który sobie zbudowała gdzieś w puszczy, że ten świat już nie jest taki fajny jak ona by chciała żeby być i momentami sobie tak pomyślałem, czy to jest uczciwe stawianie na równi tego mojego problemu, że mój świat ide idealny przestaje być taki idealny, a to, że ktoś ginie w lesie. Ale potem sobie pomyślałem, że nie jestem od oceniania tego, tylko po prostu zwróciłem na to uwagę. Więc wyrzuciłam wszystko, co mogłoby zaszkodzić moim bohaterom, zarówno... Jeżeli chodzi o akcje w lesie, one są tak zmontowane, żeby nigdy nie można było powiedzieć, ty tam stoisz. Ciebie tam widać. Ty to powiedziałeś, Wszystko zostało ten. Przez to film zrobił się bardziej letni, mógł być bardziej jakby gorący, tak, Ale moi bohaterowie są bezpieczni. Dlaczego? Y -y... Zrezygnowałaś świadomie z tego kontekstu politycznego, który towarzyszył i towarzyszy temu, co się dzieje na granicy? Gdybym skupiła się na specyfice na polsko-białoruskiej granicy, ten film byłby mniej uniwersalny i nie byłby zrozumiały poza naszymi granicami. Natomiast, tak jak mówiłam, to jest kryzys globalny, on nie tylko nas dotyczy. I to jest bardziej film o zagrożeniu, które nagle pojawia się w naszym życiu, prawda? Tutaj, tu są akurat nie ludzie w drodze, ale coś, co wywraca nam życie do góry nogami, ono już nigdy nie będzie takie, a świat jest pełen zagrożeń. I pewnie dlatego ten film jest tak dobrze odbierany przez publiczność, która nie ma zielonego pojęcia, na czym polega specyfika konfliktu na polsko-białoruskiej granicy, natomiast doskonale wie, co to znaczy, jak polityka wywraca im życie do góry nogami. Na ile efekt końcowy tego filmu to były tylko te pani przemyślenia, o których pani wspominała, a gdzie, czy jak dalece chodziło pani również o zrobienie dobrego filmu po prostu. Ja myślę, że to, o przed chwilą była mowa, jest dobrze odbierany. To jest chyba nie tylko przesłanie treściowe, ale również to, że jest kilka pięknych sytuacji, zwykłych, dobrych zdjęć po prostu. Musimy się nieźle wysilić, żeby bez treści, bez akcji zrobić coś, co się da oglądać tak długo. Znaczy, nie wymyślam swojego filmu, a ich życie to jest ta powolność, to jest ta przyroda. To są kąpiele, w Anie, które dzieci robią, żeby ukoić smutek matki. To są ich wędrówki po lesie. Więc jak ja sobie zadam pytanie, czy ja robię swój film, czy ja portretuję życie moich bohaterów, i ich film mam zrobić, to ja zawsze wiem, że mam zrobić ich film. Czy nie pogłębia ich takiego nastroju też fakt? że można wywnioskować, jeśli wierzyć w to, że politycy mają słuch społeczny i wsłuchują się w to, czego chce większość po Polaków, to znaczy, że oni są w mniejszości. Znaczy oni ze swoją humanitarną postawą są w mniejszości. Myślę, że to, wyprowadź mnie ewentualnie z błędu, że to tylko pogłębia poczucie takiego beznadziei i rozczarowania. Oni cały czas... Uczyli swoje dzieci empatii, wrażliwości na drugiego człowieka, jakiegoś współżycia z przyrodą wokół, tak? Czyli budowali w nich odpowiednie jakieś cechy charakteru. No i nagle pojawia się ta sytuacja: i co mają zrobić, tak? Że mają odwołać to wszystko? Przecież my tym dzieciom oddamy ten świat. I komu oddamy? Jak nauczymy ich. Takiej niewrażliwości na drugiego człowieka. To jest mój sprzeciw. Że, że tylko właśnie te, te wzajemne relacje i, i, i nasza wzajemna wrażliwość pozwoli nam przetrwać. A nie to, że będziemy się odwracać od drugiego człowieka, który wymaga pomocy. I oni z tym mieli największy problem. I sami podjęli decyzję, że no nie mogą nie pomóc najpierw próbowali dzieci oddzielić od tego tak, żeby nie wiedziały. No ale jak mają nie wiedzieć, jak rodzice znikają, znają zaczynają przysyłać paczki, nagle jest 7 termosów, później 12 termosów. Nagle mama gotuje gar zupy jak dla nie wiem kolejnych rodzeństwa razy cztery, razy 4, a zupy nie ma, no to przestało im nie dało się. Ale w, w którymś momencie doszli do wniosku, że ich dzieci za bardzo zaczynają płacić za tą całą sytuację i muszą się zastanowić, czy mają, kogo mają ratować, tak? Czy dalej tak intensywnie uczestniczyć w tych akcjach, czy zająć się ratowaniem najsłabszych, czyli swoich dzieci, czyli odciągnąć ich od tego tematu. Ostatnią scenę odbieram jako Twoje takie zapewnienie nas, widzów, będzie dobrze. Czy dobrze to interpretuję, czy nie? Rozumiem po prostu tę scenę, że jednak to, to, ta bliskość ludzi, tej rodziny, pozwoli im przetrwać te problemy, które mają dziś, i te, które się pojawią, których dziś nie potrafią jeszcze zdiagnozować. Że jej dzieci widziały różne rzeczy w tej puszczy, których nie powinny oglądać, że przeszły różne sytuacje ale w przyszłości będą lepszymi ludźmi. Bo żeby mieć dobry charakter, to trzeba się przewrócić, trzeba się sprawdzić, prawda? W sterylności człowiek się czy w bezstresowym wychowaniu nie, nie nauczy, jak, jak postępować. Więc z, z jednej strony oni się obronili, czy, czy wzajemnie wsparli w tym trudnym, ale niezależnie od tego, jaką podjęli decyzję, to ci ludzie w drodze będą dalej szli.